Cześć, tu znowu Rekin i witam was w kolejnym odcinku Pyknim w Polanie 2. I jak pamiętacie, już chyba będziemy kończyć tą kampanię, bo nareszcie udało mi się przełamać obronę wieletów, więc myślę, że to już będzie końcówka, o ile nie stanie się coś nieoczekiwanego. Ale chyba jednak nic się takiego nie stanie, przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, ci się nie prześpią. Do czego trzeba prawdziwemu wojowi? Niech mnie masz, panie, nowego poddanego! To wróg! My tu zaraz im tu wpierdzielimy. Co tam się... Fioletowy. No to są... Nie są fioletowi. To jeszcze jedna wioska, tak? O cholera. Będzie ciężko. Niestety. Słucham. Czas rozprostować. Oczywiście. Na ty. Masz, panie, nowego poddanego? La Boga. Gdzie ty lecisz? Atakują nasz budynek. Takie pytanie. Do usług. Gdzie ty lecisz? Wytyfy. Masz, panie, nowego poddanego. Dobra. Nie no, spoko. Bramę naprawia. To było bardzo mądre z tym naprawianiem bramy, naprawdę. Ja wcale nie kpię teraz. Uuu, yeah. Nie no, zaraz was tu rozwalimy. Wiecie co? Dobra, zniszczymy to, bo już nie ma co czekać. O, Mirko. Jak miło. No to lecimy na wieżę, na bramę. Zniszczymy bramę, to będziemy mogli wejść. O, krowy już zaczynają bić. Dobra, Mirko jest... Nie widzę Mirka. Ty... Nie, to nie jest Mirko. Wow, 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 wow. Gin, przepadnij. Wytyw. O nie. Tu jest jeszcze ten. Gdzieś tu jest... O kurna. Tutaj jest mag. Będzie ciężko z tym. Dobra, dobra, dobra. A, gin. Gin, przepadnij. Nie, nie, nie. Ja tu muszę zwiać na chwilę. Ponieważ... Ponieważ, jakby to powiedzieć, no nie mam akurat jak walczyć teraz z tym magiem. Zdrowy rozsądek. Masz, panie, nowego poddanego. Czas rozpoznać. Ruszać się! Alarm! To? Gdzie? Przytnę to i owo. Tego gościa tutaj rozwalimy. Dzielni woje, wysprzyjcie! W ogóle zaczniemy niszczyć te budynki wszystkie. Pyk. Ucisza na zawsze. A niech tu zbliżają się. Czy nie to? No. No i teraz po prostu się rozpierzchli na różne strony. No i tutaj przyjdą po prostu. Nasza postać zginęła. Dobra, niech niszczą te. Mirko tam jeszcze żyje, więc... To nic. Aha. Jakiś mag tam się uaktywnił. Nas uderza. Dość mocno. Dobra, tutaj niech zrobi się zbiórka. Rozpłatam na części. Mamy już jakiegoś... Wow. Masz, panie, nowego poddanego. Budzi się. Można powiedzieć. Nie, no dobra. Musimy go zdjąć, no. A nie, da się go stąd zdjąć chyba. No oczywiście, że się da. A jak kupi. Aha, krowę nam zmienili. Znaczy wy krowę. O, idealnie. Tak. Dobra. Jest dobrze. Zasiekę. I tutaj zaraz skończymy z nimi. Masz, panie, potem będzie tylko... Trzeba będzie tylko tych
fioletowych zniszczyć. Będzie już po prostu git. Gitara. No i już zaczynamy totalne niszczenie. Chociaż nie, to są jeszcze wieże. Cholera. Będzie się lać. Dobra. Tam. Jakoś to idzie. Dobra. No musiałem ich trochę przybliżyć, bo i tak tutaj nie ma za bardzo roboty. No, krowa. No i co? No i co mogę robić? Mogę krowy wyrzynać, haha. Oj, jak dobrze. Kurde. Dlaczego ja na początku nie wpadłem na pomysł, żeby zrobić taką wbitę, to ja nie wiem. Dobra, to w takim razie tutaj pójdziemy. Nasza postać zginęła. Aha, o, krowa. Widzę krowę. Aha, tu się ukrywają. Dobra, dobra, dobra. Tu jesteście. Obowiązki czekają. Na pochybel nikczemnika. Niechaj, wszystko zginie. Nie ma bata. Masz panie nowego podmiotu. Wow. Wow. Nasza postać zginęła. Krowa. Przytnę to i owo. To co? Będzie zaraz po nich, prawda? Ciekawe, co będzie pierwsze. Nasza postać zginęła. Czy zniszczą najpierw wieżę, czy najpierw zabiłem gościa? Nasza postać zginęła. Oj, zginął mi ten. Masz panie nowego poddanego. Aż dziwne. O, jednocześnie. Nasza postać zginęła. Masz panie nowego poddanego. Pyk, 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 pyk. Idą posiłki. Jak widać. Masz panie nowego poddanego. Ale zginiesz. Niestety, wybacz, że się to mówię, ale niestety zginiesz. Dobra. Tak więc, lecimy niszczyć już wszystko, co pozostało. Masz panie nowego poddanego. I raz, i dwa. Hop, hop. No. O, krowa. Szykujcie dla nich kurhany. Dobrze, jest. Jest dobrze. Masz panie nowego. Kolejna wioska padła. Spłatam na części. Teraz muszę znaleźć wejście do. Oczywiście. Tej wioski. Oh yeah. Jest dobrze, dobrze jest. Kurde, już się bałem, że będę tutaj siedział 5 odcinków jeszcze. Ale na szczęście jakoś to pójdzie szybciej. Tak więc nie ma co się bać, trzeba pójść spać. Poczujcie smak żelaza. Nie no, ten rym trochę mi nie wyszedł. Nie miało to sensu, co powiedziałem, wybaczcie. Bez wahania. Że tak gadam nie wiadomo co. No dobra. Zapinać portki! Nadchodzą! Wytyfy. Wytyfy. Zabierzcie mnie stąd! Wytyfy. No, zabijcie. Zabijcie. No, udało się. Gin. Dobra. Tak więc. Wróg się zbliża! Rycerze, do broni! Czyli tutaj. To jest jakaś jaskinia. Dobra, tutaj jest jaskinia, dobra. A dalej, nie ma nic. Dobra, to może zrobimy tak. Niech będzie. Zobaczymy, jak oni pójdą. Muszę zresztą zobaczyć, gdzie jest droga.
i zablokujemy ich wyjście, więc będziemy mogli spokojnie magów robić tam, wiecie, bombardowanie, a potem dopiero atak. Gdzie idziecie? Idą. Idą, idą. A ci tutaj... Jakieś... Zbijcie, wici! Wróg nadchodzi! Dziwne. Psi ogon! Zbieram cięgi! Przytnę to i owo. Smutne wieści! Nasza postać... O, gincie! Gincie! Ohoho! Masz panie nowego poddanego! Chyba już wiem, skąd nadchodzą. Dobra. Czyli wszyscy tutaj. Wow! Wow! Strzygi! To wraże! Wow, wow, wow. Idzie nasze wojsko. Cornelio. Gin, strzygo! Gincie wszystkie strzygi. Gincie. Wygląda to dobrze. Nie ma walki bez poświęceń. Miało być inaczej. Mirko? Nie. Tu jest Mirko. No tam. Dobrze. Masz panie nowego poddanego. Gięcie poszwary. Aha, tu mamy mostek. Prędzej padnę, niż wezwę posiłki. Do dzieła. Czyli musimy przejść przez mostek. A cóż to za padlinka się tu zbliża? No. Tutaj są jakieś wieżyczki jeszcze, które potem na końcu zniszczymy. No, i przynajmniej nie jest aż tak źle. Można spokojnie robić desant za chwilę. Się prześpią. No dobra, niech się prześpią. A, tego mi było trzeba. Wolę zamkowe pielesze. No i dobrze jest, dobrze jest. Dobra, tu jest droga jakaś. Tutaj, aha. I tutaj może, ma być droga. Aha, no właśnie. Chodźcie tu. Idzie nasza armia. Szykujcie się, duchowie. Nie na darmo ćwiczyłem fechtunek. Oczywiście. Poczujcie smak żelaza. Gin. Czyli tutaj mamy właśnie taką drogę. Nie czas. Dobra, niech nam odpoczną trochę. O, do czego trzeba prawdziwemu? Alarm! To kraksę! Wypatroszę hultajstwo! Gin. Dobra, możemy iść dalej. Idziemy dalej. Drogą. Wow, autozapis. Łotry nadchodzą. Drwal. No i po drwalu. Niedźwiedź! Wow! Wow! Niemiła niespodzianka. Nie, 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 nie. Krowa. Nie. No. Kurna, nie, 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 nie. Nie będę się bawił w takie rzeczy. O, zwiewać. Tu. Tutaj. Potrzebuję moich 8 magów. No ale teraz przynajmniej tutaj. Przerwałeś mi podczas rzucania czaru. Nie będzie źle. To mogę od razu powiedzieć.
moich 16 tych. No, a co to jest? Aha, tu są wszyscy. Więc tu. Pyk. Tu. I tu. No. No i są wszyscy moi kapłani. O, dobra. Tak więc, czy w następnym odcinku uda nam się przedrzeć przez zaporę ogniową biletów? I czy w końcu naprawdę uda mi się zniszczyć wszystkie te wioski? To jest chyba ostatnia, od razu mówię. Tego dowiecie się w następnym odcinku. Pyknijmy w Polanie 2. Cześć.